Skamy to zdecydowanie jeden z największych problemów, który dotyka nas jako użytkowników internetu niemal na każdym kroku. Pozornie atrakcyjne oferty promowane przez rozpoznawalnych twórców tworzą wśród widzów pewnego rodzaju barierę bezpieczeństwa, ponieważ jak ktoś, kto jest tak miły i wesoły na nagraniach, mógłby chcieć źle dla drugiej osoby? Na przestrzeni ostatnich lat byliśmy świadkami promowania wszelakich nowinek technologicznych, tandetnej jakości ubrań czy innych, kolokwialnie mówiąc, badziewi, które albo nie docierały do kupującego, albo wręcz rozsypywały się w rękach po pierwszym użytkowaniu. Osoby zajmujące się sprzedażą skamu doskonale wiedziały, do jakiego influencera odezwać się z propozycją współpracy, zwracając przy tym szczególną uwagę na konkretną grupę odbiorców, do której docierają materiały ów twórcy. W wyniku ogromnej ilości skamów zalewających internet znalazły się osoby, które za punkt honoru obrały sobie uświadamianie oraz nagłaśnianie tego rodzaju oszustw na swoich kanałach. Materiały demaskujące reklamowanie szkodliwych produktów spowodowały, iż niemała część influencerów musiała posypać głowy przy słowiowym popiołem lub proszkiem wybielającym zęby. Ten wstęp nie powstał z przypadku, ponieważ w dzisiejszym odcinku przedstawię nieocenionego w swoim fachu rekina biznesu, nieskazitelną osobę medialną oraz niezwykle kreatywnego twórcę, którym jest nie kto inny jak Mateusz Chmielarek. Zapraszam do oglądania. YouTube'owa kariera Mateusza rozpoczęła się wraz z założeniem pierwszego oficjalnego kanału w kwietniu 2015 roku. Pierwsze filmiki Chmielarka przedstawiały covery popularnych piosenek odgrywane przez niego na keyboardzie. Tego rodzaju content realizował również na facebookowych grupkach, na których to próbował zbierać zasięgi poprzez transmisję na żywo, poprzez popis swoich umiejętności gry na keyboardzie. Twórczość muzyczna Mateusza nie przysporzyła mu rozpoznawalności, toteż postanowił on pokierować swoją karierę w całkiem inną, cringe'ową stronę. Chmielarek uznał, iż doskonałym pomysłem będzie spieniężenie swojego związku, jak i partnerki Kingi. Ciekawy zbieg okoliczności. Tylko po to, aby w końcu stało się o nim głośno w internecie. W ten oto sposób w roku 2018 opublikowany został film pod tytułem Spędziłem noc w domu mojej dziewczyny i o niczym nie wiedziała, który na chwilę obecną posiada ponad 2 miliony wyświetleń. Absurd i głupota płynąca z tego materiału stała się bodźcem do obudzenia Gargamela z rocznego snu i skomentowania przez niego twórczości Chmielarka. Jak sam tytuł wskazuje, we wspomnianym odcinku Mateusz postanowił, iż włamie się do mieszkania swojej dziewczyny i spróbuje tam spędzić noc, pozostając niewykrytym. Nie trzeba być specjalistą, aby dostrzec, iż cały filmik był ustawiony, jednak w sekcji komentarzy znalazły się osoby, które wydawały się wierzyć w prezentowaną przez Chmielarka narrację. Cały format YouTuber określił mianem innowacyjnego, lecz w rzeczywistości był on kalką zaczerpniętą z kontentu prowadzonego przez zagranicznego twórcę Morgza. Większość scen była wręcz dosłownie odwzorowana, a sam Chmielarek nie pokusił się nawet o drobne zmiany w scenariuszu. Po głębszym przyjrzeniu się dawnym treściom publikowanym przez Mateusza, można dostrzec, iż jego kanał w tamtym okresie był w zasadzie polskim odpowiednikiem Morgza, począwszy od dosłownie przetłumaczonych tytułów, aż po miniaturki. Większość oferowanego kontentu była zwyczajnym żerowaniem na swojej dziewczynie oraz umieszczaniem clickbaitów niemal w każdym odcinku. Z czasem coraz więcej widzów zaczęło dostrzegać, iż filmiki są po prostu ustawione, a sam Mateusz wykorzystuje naiwność zapewne najmłodszej części widowni. Content, który wówczas nagrywał, był wysoce szkodliwy. Dzieci oglądające tego rodzaju materiały w większości nie były świadome tego, iż filmiki były reżyserowane, toteż mogły one chcieć w pewien sposób naśladować swojego idola i przykładowo ignorować swoich rodziców przez 24 godziny, czy zniszczyć rodzeństwu sprzęt komputerowy. Na kanale Mateusza pojawił się jeszcze jeden format, który ten wyeksploatował na wszelkie możliwe sposoby. W 2018 roku doszło do zamachu na życie XXXTentaciona, amerykańskiego rapera, który był w piku swojej kariery. Sprawa stała się bardzo medialna na całym świecie ze względu na ogromną rzeszę fanów, którą posiadał Temptation. Wiele kanałów związanych głównie z hip-hopem nagrywało materiały dotyczące okoliczności oraz powodów tej tragedii, w tym również Mateusz Chmielarek. Seria dotycząca śmierci rapera opierała się na nieustannym spekulowaniu oraz doszukiwaniu się na siłę teorii spiskowych, które po prostu były nie na miejscu. O eksie znów zaczynało być cicho, gdyby nie fakt, że dzisiaj dodał nową piosenkę z teledyskiem, która jest dość kontrowersyjna. Mateusz na wszelkie możliwe sposoby próbował wykorzystać ów temat, aby móc nagrać o nim jeszcze jeden odcinek. Cześć, ja jestem Mateusz i witam was w nowej serii na moim kanale pod tytułem Co by było gdyby? Co by było gdyby okazało się, że XXX
Sexton, Tacyn jednak żyje. Cześć, zanim zaczniemy, mam taką prośbę, żebyście zostawili pod tym filmem łapkę w górę oraz subskrypcję na kanał z dzwoneczkiem, aby dostać powiadomienia. Brakuje nieco 80 subów. Chciałbym jeszcze na chwilę wrócić do serii filmików z Kingą, dziewczyną Mateusza, ponieważ to właśnie jej udział w odcinkach stał się machiną generującą największe zasięgi. Kinga stała się ofiarą głupich pranków Chmielarka, lecz najgorszy jest fakt, iż wszystko to było nagrywane za jej zgodą. Sytuacja emocjonalna w relacjach tej pary zależna była od zapotrzebowania na nowy rodzaj kontentu oraz kontrowersji. Jeśli Mateusz zauważył, że wyświetlenia się nie zgadzają, to decydował się udokumentować swoje zerwanie z Kingą jedynie po to, aby w następnym odcinku opublikować film zatytułowany Kissing Challenge z moją byłą dziewczyną, który jest skutecznym clickbaitem do momentu pierwszych dwóch minut, w których Mateusz tłumaczy, iż jest to odcinek nagrany przed ich zerwaniem. Później sprytny Chmielarek ponownie sprankował swoich widzów i nagrał filmik, w którym ma przedstawić swoją nową dziewczynę. Myślę, że część z Was domyśla się już, kto nią się okazał. Dla jeszcze większego uwydatnienia poziomu nagrywanych filmików z Kingą chciałbym jeszcze wspomnieć o odcinku zatytułowanym jako Zostaliśmy rodzicami. Poważnie brzmiący tytuł w rzeczywistości krył za sobą ponad 20-minutowy materiał, w którym Mateusz wraz z Kingą opiekują się lalką. Oczywiście podczas całej tej w cudzysłowie związkowej serii nie zabrakło nachalnego promowania social mediów naszej pary, która na każdym kroku o tym wspominała. Jednak żerowanie na swoim związku i reżyserowanie irytowanie swojej dziewczyny to jedynie szczyt góry lodowej, ponieważ w pewnym momencie swojej kariery Mateusz postanowił spróbować swoich sił jako biznesmen. Zaczęło się niewinnie. Na social mediach Chmielarka coraz częściej publikowane były materiały z otwierania mystery boxów na stronie mysterybrand.net, podczas których wygrywał on różne niejednokrotnie wartościowe nagrody. Najciekawsze jest to, że ów stronę reklamował nie tylko Chmielarek, lecz znaleźli się też inni youtuberzy, których skusiła wizja zarobienia łatwych pieniędzy. Mateusz wielokrotnie dokumentował ogromne wygrane w postaci limitowanych ubrań czy telefonów. Cała strona od samego początku wyglądała jak jeden wielki fake. Nie posiadała ona stosownego regulaminu, który w oryginale był sporządzony w języku ukraińskim. Ponadto cała firma zarejestrowana była jako widmo, gdyż nie posiadała ona ani siedziby, ani konkretnych właścicieli. W kwestii nagród to bardzo często były one skopiowane prosto z licytacji na eBayu, a w dodatku posiadały błędne opisy. Czasami robię małe błędy i pozostawia w nazwach przedmiotów pełne nazwy aukcji na eBayu, z których pochodzą. Co ciekawe, niektóre przedmioty na eBayu są już wyprzedane w momencie, gdy dalej widnieją na stronie, co sprawia, że tych rzeczy to na pewno nie dostaniecie. Zdjęcia butów Farela z Adidasem pochodzą z dwuletniego już artykułu na francuskiej stronie Wave autorstwa Nicolasa Foret. Kurtka Louis Vuitton i Supreme do znalezienia na hotnewhiphop.com. Niestety znalazły się osoby, dla których wizja zdobycia butów za parę tysięcy złotych okazała się realna i jak można się było spodziewać, straciły one zarówno pieniądze, jak i zaufanie do naszego bohatera. Za to ten kanał może w niedługim czasie zyskać magiczną liczbę 100 tysięcy subskrypcji, więc jeśli jeszcze tego nie robisz, proszę cię o to jedno kliknięcie i już nie przeszkadzam. Po obnażeniu tego skamu na Mateusza wylało się ogromne wiadro hejtu, które właśnie zostało dodatkowo napędzone przez materiał opublikowany na kanale Gargamela, w którym skrytykował on wybryki naszego bohatera. Jego osoba była już nie tylko kojarzona z siedzeniem w szafie w mieszkaniu swojej dziewczyny, ale również z oszukiwaniem swoich widzów. Mateusz próbował swoich sił na wielu płaszczyznach, począwszy od transmitowania na żywo, aż po udział w projekcie Dom TikTokerów, którego format opierał się na powielaniu treści publikowanych przez popularną wówczas ekipę Freeza. Ponadto Mateusz wrócił do swoich muzycznych korzeni i w 2020 roku opublikował piosenkę pod tytułem Gucci. Utwór nie spotkał się z pozytywnym odzewem ze strony publiczności, która słusznie zauważyła w niej jedynie kolejną, marną próbę wykrzesania paru polubień i wyświetleń. Pasmo niepowodzeń spowodowało, iż skruszony youtuber postanowił odnieść się do całej sytuacji, przeprosić swoich widzów i ogłosić ogromną przemianę z Chmielaraka w prawdziwego Mateusza Chmielarka. Chciałbym, żebyście zapomnieli o Chmielarku. O Chmielaraku i chciałbym, żebyście poznali na nowo mnie, Mateusza, który tym razem już będzie sobą, będzie ogarniętą osobą taką, jaką jest na co dzień, który kombinuje, dużo myśli, stara się rozwijać różne biznesy i nie jest tylko internetu. Wydawać się mogło, że po tych słowach w Mateuszu naprawdę dojdzie do przemiany, lecz były to jedynie pozory, gdyż wtedy obudził się w nim prawdziwy wilk z Wall Street. Zaczęło się niewinnie. Na platformie TikTok pojawił się krótki filmik, w którym Mateusz przedstawiał sztuczkę, za pomocą której można dostać darmowe słuchawki na stronie o enigmatycznie brzmiącej nazwie Polarize Shop. Dobra, lecimy grubo od razu. Jedne? Nie, 10 sztuk. No przepraszam, no wiem, że cię to boli trochę, no. Dobra, rozmawiam. Pierwszy mail. Co? W pierwszym? Szósty. Co jest? Co? Co jest?
ja już nawet nie muszę dalej otwierać, jestem na plus dwukrotnie ponad. Kiedy widzowie próbowali użyć tego samego kodu co Mateusz, okazywało się, iż słuchawki nie są za darmo, a jedynie ich cena uległa obniżce o 100 zł. Sklep oferował również szereg innych produktów, takich jak multimedialne pierścienie czy projektory. Z czasem pomysłowy youtuber postanowił robić openingi mystery boxów kupowanych na stronie Polarize Shop. Zaczął robić różne testy z paczkami, aby napędzić zainteresowanie potencjalnych klientów. Otwierał on paczki, uderzając w opakowanie młotkiem, czy przejeżdżał je samochodem. Po otwarciu pudełka okazywało się, iż skrywały one cenną nagrodę w postaci iPhone'a lub AirPodsów, które swoją drogą były podróbkami. Na uwagę zasługiwał również sposób zapakowania, w jakim paczki przyjeżdżały do kupującego, w tym przypadku Mateusza. Były one schowane w nieestetycznym pudełku, owinięte jedynie w kolorowy papier lub gazetę. Podczas filmików youtuber specjalnie podkreślał, iż na stronie aktualne są ogromne promocje, udając przy tym ogromne zaskoczenie i nieocenioną radość, gdy udawało mu się wygrać kolejnego iPhone'a. Premiera lodów sygnowanych logiem ekipy stała się kolejną okazją dla Mateusza, dzięki której mógł zarobić dodatkowe pieniądze, ponieważ na stronie Polarize Shop pojawiły się mystery boxy, w których do wygrania było 100 sztuk ciężko dostępnych wówczas lodów ekipy. Na całą akcję zareagował sam Freeze, który w wiadomości prywatnej przekazał Chmielarkowi, aby ten usunął wszystko związane z logiem ekipy i nie mieszał ich marki z promowanym przez niego skamem. Chmielarek wciąż kupował mystery boxy ze strony, nie wspominając swoim widzom o jednej kluczowej rzeczy. Mianowicie był on właścicielem Polarize Shop, który to swój model sprzedaży opierał o dropshipping nieoryginalnych produktów z Chin. Ponadto warunki świadczenia usług oraz wysyłki pełne były różnych niejasności dotyczących zarówno zwrotów, jak i terminu otrzymania zamówionych produktów. Dobra, sprawdźmy zapisy po angielsku, bo na przykład w polityce zwrotów jest mowa o tym, że nie są akceptowane zwroty towarów przecenionych, a tak się składa, że na stronie Polarize Shop wszystko jest przecenione. Po ujawnieniu tego faktu przez jednego z TikTokerów zainteresowanych sprawą, Mateusz postanowił wziąć sprawę w swoje ręce i przedstawić część faktur zakupione przez niego produkty do firmy i skierować pozew przeciwko osobie, która szerzyła na jego temat nieprawdziwe informacje. Kolejny ruch Mateusza był marketingowym strzałem w kolano. Przeświadczony o uczciwości swojego biznesu, zorganizował konkursy dla swoich widzów, w których do wygrania było 5 mystery boxów dla każdego z nich. Po wyłonieniu zwycięzców, Chmielarek zamiast podarować chociaż kod wygranym do aktywowania nagrody, to uznał, że otworzy skrzynki za nich, a całość opublikuje w filmiku nagranym z ręki. Kupuję mojemu widzowi 5 mystery boxów! Zamówimy ci mystery boxy z AirPodsami, bo to nowość, nawet ktoś teraz kupił. Chyba 5 sztuk. Zamówienie opłacone. Sprawdźmy, co wygrałaś. Maile właśnie przyszły, więc otwieramy. Jeden case. W drugim boksie znowu case. W trzecim boksie również. W czwartym boksie też case. I w piątym również. No niestety tym razem to nie AirPod. Jak można się było spodziewać, każdy ze zwycięzców rękami Mateusza wylosował po 5 etui do iPhone'a. W teorii lepsze 5 etui niż nic, jednak nic bardziej mylnego, bo paczki z nagrodami nawet nie trafiły do wspomnianych widzów. Z tego rodzaju problemem zaczęło zgłaszać się coraz więcej osób, które poczuły się oszukane przez przedsiębiorczego influencera. Kreatywność Mateusza dała o sobie znać, kiedy ten opublikował na swoich social mediach informacje o prowadzonym przez niego najnowszym projekcie o jakże nietuzinkowej nazwie 1 Million Instagram. Projekt opierał się na promowaniu profili na platformie Instagram poprzez zdobywanie tzw. instapointsów, a samo wejście do grona kont wspierających kosztować miało jedynie złotówkę. Chmielarek, aby dodatkowo uhonorować osoby najprężniej oddające mu pieniądze, postanowił, iż 10 najbardziej aktywnych kont dostanie nagrody takie jak paczki niespodzianki, znaczek weryfikacji na stronie Mateusza, czy chyba najbardziej wartościową nagrodę z tych wszystkich – obiad zamówiony przez właściciela strony. Najwidoczniej nie znalazło się wystarczająco dużo chętnych osób na zakup produktu oferowanego przez Chmielarka. To też w maju 2021 roku strony zarówno Polarize Shop, jak i 1 Million Instagram zostały zamknięte. Klęska ostatnich pomysłów jedynie zmotywowała naszego bohatera do stworzenia kolejnego projektu już parę miesięcy po zamknięciu poprzednich biznesów. Była to strona internetowa o nazwie Cash Cards. Cały koncept opierał się na kupowaniu talii kart, w której jedna z nich zawierała kod QR, który po zeskanowaniu doładowywał wirtualne dolary na stronie Mateusza. Za tę walutę kupujący mógł odebrać różne nagrody. Jak się okazało, Cash Cards było kolejnym skamem, co udokumentował na swoich social mediach prowadzący kanału MWK. YouTuber nagrał cały proces rozpakowywania paczki oraz wykonał wszystkie kroki zgodnie z instrukcją. Paczka przyszła w tandetnym opakowaniu, a cały system na stronie nieustannie się zacinał.
stary. I też klikam odbierz i nie mogę tego odebrać. Też się nie da. Też się nie da. Całą sprawą zainteresował się prowadzący kanału Rewo, który od dłuższego czasu śledził ruchy Mateusza Chmielarka w sieci. Jak się okazało, strona Cash Cards wzorowana była na zagranicznej grze hazardowej o nazwie $1 Million Puzzle. Historia lubi się powtarzać, to też i w tym przypadku po stosunkowo krótkim czasie strona przestała działać, zostawiając na lodzie kupujących, którzy w kieszeni mieli wirtualne chmielarodolary. Jego kariera od początku budowana była na kłamstwie oraz skamie, który w długim terminie przyczynił się do skancelowania go z przestrzeni internetowej. Jego historia jest doskonałym przykładem tego, jak w paru krokach zniszczyć swoją karierę, która zapewne potoczyłaby się w innym kierunku, gdyby Chmielarek postanowił być częściej Mateuszem niż Chmielarakiem.